dobry kochani, mamy 3 grudnia i witam się dzisiaj z Wami prosto z pociągu. O 6.54 miałam pociąg z Łodzi, ponieważ jadę prosto do Kamila, do mojego fryzjera, The Green Salon. Oczywiście Wam podlinkuję u dołu i dzisiaj będziemy coś kombinować z moimi włosami. Także ja jestem bardzo podekscytowana, jeszcze do końca nie wiemy co zrobimy, ale myślę, że to będzie coś nowego. Tak się umawialiśmy przynajmniej. Jestem naprawdę dosyć mocno zaspana. Jesteście pierwszą osobą, z którą tak naprawdę mam normalny dialog dzisiaj. I co? Następną rzeczą prosto po Kamilu jest nagrywanie podcastu z moją koleżanką Małgosią. I jestem też bardzo, bardzo podekscytowana na tę rozmowę. Ale nie chcę Wam jeszcze zdradzać, o czym będzie. Kim jest Małgosia, więc zapraszam Was na Karolina Sobańska Podcast, to jest konto na Instagramie, gdzie prawdopodobnie najszybciej dowiecie się, o co będzie chodziło. Przy okazji chciałam Wam jeszcze pokazać moje szalone paznokcie, to jest bardzo fajny lakier. Paznokcie mam zrobione oczywiście w Bio Beauty Care Studio, też Wam podlinkuję. I to jest bardzo fajny, oddychający, naturalny, oczywiście wegański, nietestowany lakier Orly z serii Breathable. Musisz mi pokazać, który jest mój. To jest... Nie, to jest... To jest twój. Okej. Okay. I to jest jaki numer? To jest poziom 6, tylko bardzo chłodny. No okej, czyli jest prawie w połowie między czarnym a platyną. Miało być blond, a wyszło jak zawsze. Dzień dobry. Dzień dobry. Karolina, to ja. Kochani, jestem już po fryzjerze. Jak widać, jestem prawdziwą blondynką, ale spokojnie, zmiany przychodzą stopniowo. Także ja jestem mega zadowolona. Teraz jestem w studio. Za tydzień pokażę Wam, jak wygląda moje studio, bo teraz nie mam na to czasu, bo mój gość jest już ze mną. Słuchajcie, mogę Wam zdradzić, Małgosia, jesteś tam, że to było nagranie na styczeń. Więc macie teraz mały, tak zwany sneak peek tego, co się będzie działo. Oczywiście Wam podlinkuję Małgosię na dole, także bardziej zainteresowani dowiedzą się już teraz. Ale my jesteśmy po nagraniach, nagrywaliśmy dosyć długo, z godziny 20. To długo? Tak. Tak. W takim razie długo. Ale było warto i warto czekać, bo to będzie na koniec stycznia, także bardzo ciekawa rozmowa. A my wracamy do Łodzi, mam transport! Jajk! Jak Wam mówiłam, Małgosia mnie odwiozła do Łodzi. O, już mam tę książkę. A teraz jestem z mamą w Empiku i kupujemy prezenty, a jestem zmęczona i głodna. I marudę. Pozdrow. Mamuniu tutaj jest. Karo, czemu masz torbę z Ikei? Bo dostałam od Ikei dzisiaj prezent. Poczekaj, musisz mi pomóc, mam jedną rękę. Hot dogi, o! Tak, hot dogi, świeże z rana. Może mam jeszcze ten bon, ale to są... Dobra, nieważne, otwórz. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. No, no. Kwiatuszek. Wiesz co to jest? To jest roślinka antysmogowa. Ale jaja. To jest roślinka, o której muszę jeszcze poczytać, ale z tego co wiem, to ona oczyszcza powietrze. Może miałam zadzić ze mnie do pokoju, postaram się... są gekony. Nie, będzie u mnie, dlatego że ja nie mam żadnej, bo mi zabrałeś moją roślinkę. Mogę ci oddać. Nie, chcę to, jest super. Dzięki Ikea. A jak się nazywa? Dowiemy się, napiszę na tym. Nazywa się... Soccer. Ewentualnie maksywkę football. Jeżeli zastanawiacie się, jak spędza... Kropusiu, uspokój się. Mówię teraz coś do Państwa. Jeżeli zastanawiacie się, jak spędzam poniedziałkowy wieczór i każdy wieczór praktycznie w grudniu, to montuję Vlogmasę, czyli to, co obecnie oglądacie. Generalnie przyszłam do domu, jestem teraz sama w domu, to się rzadko zdarza, ale moja mama poszła na zumbę, a mój brat jest na treningu i mam też takie właśnie dni, kiedy jestem bardzo, bardzo leniwa. Miałam się zęby z mamą, ale słuchajcie, totalnie się dzisiaj nie wyspałam, naprawdę się zmęczyłam i źle się czuję, strasznie boli gardło. Przy czym ja raczej nigdy nie jestem przeziębiona, więc nie wiem o co chodzi. Ale czy to może być smog? Tak serio pytam. Czy to może być smog? Nie wiem, ale naprawdę czuję się średnio. Tak jak mówiłam, montuję, włączę sobie może coś rozluźniającego i odpocznę, wykąpię się i położę się spać. Także to jest ten urok Vlogmasu, że robię to z wielką chęcią, całym swoim sercem, ale no, codziennie jednak trzeba ten film montować i wrzucać. Zrobiłam sobie herbatkę
z cytryną i liczę, że mnie uleczy. Minęło trochę czasu, ja jestem już w szlafroku, wykąpana, nadal przy komputerze i chciałam wam tylko powiedzieć, że dokładnie rok temu, 1 grudnia, był to dzień, kiedy obcięłam włosy dotąd. Kto pamięta ten vlogmas, dajcie znać w komentarzu. To było 1 grudnia, tym razem 3 grudnia znowu jestem u fryzjera i stwierdziliśmy z Kamilem, że moje włosy bardzo ładnie odrastają, były parę razy w międzyczasie podcinane. Także zapuszczam dalej i w najbliższych miesiącach, a raczej za kilka miesięcy szykują się ciekawsze twory. Na mojej głowie jestem, słuchajcie, padnięta, także eksportuję ten film, z wami się żegnam, lecę spać i widzimy się jutro w bardzo ważnym filmie. Jest koniecznie wbijajcie o 16, bo mam dla was super wiadomość. Dobranoc, pa!